Hej! Zazwyczaj tutaj na kanale goszczą gry, które, jakby to rzec, są dla mnie nowością, są dla mnie czymś, co potrafi mnie zaskoczyć, są czymś, czego nie znam. Ale czasami są gry, do których lubię wrócić. Są to takie jakieś nostalgiczne moje wspomnienia i tak dalej. Z tego tytułu chciałbym na kanale po raz drugi ograć grę pod tytułem Rayman 2. No wiecie, po raz drugi Rayman 2. Od dawien dawna, jak nagrywam jeszcze tamtą serię, wiedziałem, że jest taka rozszerzona edycja tej gry, zwana jako Rayman Revolution, i że jest dostępna tylko na PS2, ale nie miałem nigdy okazji jej ograć. Znaczy się, były sposoby, ale chciałem ograć to w taki sposób, wiecie, oficjalny, oryginalny. Obecnie zakupiłem tę grę, jestem w jej posiadaniu. Zeron pożyczył mi konsolę PlayStation 2. Aczkolwiek jest jeden mały problem. Ta gra nie chodzi tak, jak powinna. I to nie jest kwestia jakiegoś błędu konsoli. Problem polega na tym, że ta gra chodzi w 25. Jest wersja amerykańska, która chodzi w 30. Ale te 30-25 klatek to dalej jest tak. Coś jest nie tak. Się to odczuwa dużo gorzej. Przy czym FPS-y często tam, wiecie, spadają trochę i tak dalej, więc efektywnie czuję się jakby, efektywnie odczuwam tę grę jak 15 FPS-ów. Ale jest na to rozwiązanie. I jest mi trochę przykro, że z tego rozwiązania skorzystamy, ponieważ nie tak to chciałem ogarnąć. Jest emulator na PS2, no, w którym można podkręcić sobie ustawienia, można mieć lepszą rozdzielczość, lepszy framerate. Dalej to jest ta sama gra. Przy czym nie czuję się z tym źle, ponieważ grę faktycznie zakupiłem, konsolę mam. Nie wiem, jestem osobiście strasznie zawiedzony, że nie mogę zagrać, znaczy mogę zagrać to na PS2, ale i nagrywanie jest problematyczne, ponieważ jak przez capture card to idzie, to przy zmianie każdej sceny muszę odświeżać coś w programie i zmieniać kontrolkę, żeby na nowo złapał ekran. Ten framerate jest do dupy i chyba jeszcze jest jakiś input lag w momencie, kiedy przez capture card oglądam to na monitorze. No mógłbym, ale to by było ciężkie. Jest kilka rzeczy, które będziemy sobie wyjaśniać po drodze, o co związanych z tą grą, bo nie chcę siedzieć cały czas tutaj na początku. Zacznijmy już po prostu grę i zobaczmy, o co chodzi. Możemy wybrać język, nie ma polskiego, jest tylko angielski, przeżyjemy. Opcje. Tu jest opcja związana z głosami. W tej grze jest dubbing teraz. Przedtem był tylko taki głos, taki dziki, taki wiecie, taki ich jakiś taki language, trochę jak w Simsach, taki gibberish, nie? Tutaj jest coś takiego, taki odpowiednik tego, taki Raymanian, ale to jest zupełnie inny język niż ten, który był przedtem, w wersji tej normalnej, w którą ja grałem. Mi się nie podoba, więc już wolę angielski, pójdziemy z angielskim. Angielski ma swoje dobre i złe strony, bo grałem chwilę. Zobaczymy, jak to wyjdzie, po prostu przeżyjemy. Chodzi o to, żeby dostać z tej gry nowy experience, taką alternatywną wersję tej gry, którą mogliśmy dostać. Może ona być lepsza w niektórych aspektach od tamtej gry, w którą graliśmy, ale nie musi. Więc wszystko zobaczymy. Zaczynamy grę, cutscenka początkowa, będziemy sobie wyjaśniać większość rzeczy, prawdopodobnie po drodze, tak jak mówiłem. Let's go. Przypadkowo, w tej cutscence początkowej nie ma głosów, są po prostu napisy i jest muzyka. Not anymore. A planet of anguish and pain, haunted by evil. Pragnę zaznaczyć. A dark place, teeming with fierce monsters. Że głos Lee. Nothing can stop them now that they've captured you. They've taken everything and reduced our people to slaves. Jeżeli się wsłuchacie, to stary głos Lee jest w tle. A tutaj jest źle przycięte albo po prawej, nieważne, sorry. The Buccaneer, the pirate's prison ship. Commander, the Admiral Razorbeard. Lektor? Slaves now on board. 19,000.
Mówię, ten dubbing będzie miał... Będzie miał swoje dobre i złe strony. Mówię, jesteśmy tutaj po to, żeby je poznać. Ale ta gra ma więcej zmian niż tylko dubbing. Po kolei będzie... Nie wiem, ilu z was pamięta, ilu z was grało w tę grę, albo pamięta zwyczajnie ostatnią serię z tej gry. Oni gadają. Dobra, to lecimy. Pierwsza zmiana, jaką możemy zauważyć w tej grze, to to. Nie ma strzelającej kulki z jego pięści. Przynajmniej chwilowo. I nie mam pojęcia, gdzie ustawić tę kamerę. Zostawiłem tutaj na razie chyba nie musimy widzieć paska HP, a chyba lepiej widzieć napisy i kto co mówi, bo trochę siara. Ten pad też mi się co chwilę rozłącza. To jest źle. Będę musiał ogarnąć jakiś działający. Halo? Dobra, będę musiał nie ruszać rękoma, bo ten pad się chrzani. Okej. No to ogarnijmy sobie, jakie będą zmiany. Im dalej pójdziemy, tym więcej zmian zobaczymy prawdopodobnie. Czy prawdopodobnie. Ja wiem! Tutaj rury już mają więcej detali, bo tego przedtem nie było. Never ever! Sama blacha była. I pewne rzeczy mogą się nie zgadzać, na przykład te lensflary się rozjeżdżają, albo często po bokach, po prawej, po lewej będzie coś widać, czego nie miało być widać. Jakieś takie krawędzie. Bo gra jest rozciągnięta na aspect ratio 16:9, a miała być na tych prawie kwadratowych monitorach, więc no, nieważne. To jest kwestia emulowania konsoli i rozciągania tego. Czy chcesz zapisać grę? Yes. Yes. Cox. Yes. Skomplikowany proces. Ja nigdy nie miałem PS2. Ale jak już pożyczyłem PS2 od Zerona, to pewnie będę ogrywał jeszcze jedną grę tam. I postaram się już ogarnąć z samej konsoli, bo... To nie jest to samo, co granie na emulatorze. No, sorry. Patrz, czy wy to widzicie? Cześć, Murphy. Jej. Kozak. Okej. Dobrze. Bye bye. Like, look at this shit. Czy wy widzicie, ile to więcej ma detali niż normalna wersja, w którą ostatnio grałem? Weźcie sobie, zapauzujcie, włączcie sobie stary film i zobaczcie, jak to wyglądało tam. Sama ilość detali tutaj mnie po prostu przeraża. Jest tutaj coś? Ukryte? Nie wiem. Dobra, więc jesteśmy w takim dziwnym miejscu, w którym na razie bijemy samą pięścią stricte. O, żabcia. A się będę tak rozglądał z czasem. Ona jest trippy, co tam się stało? What the fuck? Będę się tak rozglądał za takimi rzeczami, bo tego nie było w poprzedniej wersji. W poprzedniej wersji po prostu znałem na wylot,
A tutaj wszystko jest takie podobne, ale inne. To działa zupełnie inaczej. To działa zupełnie inaczej niż jak działało tam. Nie mam pojęcia. Ale tutaj jest w ogóle zmieniony cały hub world, czyli to, gdzie można jakieś poziomy wybierać. Wszystko tu jest zmienione, zobaczycie zresztą. Bo ja pamiętam, że ja próbowałem już kiedyś na emulatorze to ograć. Ale miałem z emulatorem dokładnie ten sam problem, co mam obecnie z PS2, że to chodzi po prostu 25 FPS-ów lub mniej. Co mi nie za bardzo było na rękę. Na szczęście teraz są na to obejścia i są rzeczy, które to naprawiają, powiedzmy, więc no. Tu jest występ skalny, którego nie było, żeby łatwiej się skakało na drugą stronę. Tego nie było przedtem w grze. Ale... A to są małe rzeczy, które prawdopodobnie tylko... zauważą ludzie, którzy grali w tę grę kiedyś. Lecimy. Na razie jest wszystko bardzo podobnie, ale mówię wam, dotrzemy do Hub Worldu i tam się wszystko zmienia. Cała gra jest drastycznie inna. To jest... daje tej grze większe poczucie, jakby osobne poziomy między sobą nie były osobnymi poziomami, tylko skleja je trochę w całość. I mówię, nie grałem dużo, grałem bardzo niewiele. 2-3 pierwsze poziomy to jest max, co grałem kiedyś. I to sądzę, że będzie albo bardzo męcząca przygoda, albo bardzo magiczna przygoda. Come on, who's the king here, you guys? Perfekcyjny dubbing. Tutaj się trochę kwestie zmieniają i zmienia się trochę bieg rzeczy. A tego nie było przedtem. Bo ja od samego początku strzelałem pięścią w jakiś sposób. I teraz oni dopiero teraz mi to dają. Więc te upgrade'y jakby od Lee, te stopniowe... odzyskiwanie mocy jest bardziej stopniowe, to tak bardziej stopniowo przechodzi. It's kinda downgrade. Ale to nie jest istotne. Zobaczymy resztę. Nie wiem, jak to działa w kontekście pełnej gry. Wiem, jak to wygląda trochę, ale... no, mówię, no zobaczymy. Jesteśmy tu po to, żeby się przekonać. Wskakuj, wskakuj. I teraz zawsze była ta magiczna muzyczka, ten hub world z rzeką, z gwiazd, z portalami łączonymi liniami, gdzie można wybierać sobie poziomy. Well, not anymore. Bo to jest cała nowa, zupełnie nowa sekcja w tej grze. Nie wiem, czy mi się podoba jeszcze, ale zobaczymy. Ona tak bardziej spaja wszystko razem na zasadzie, że to jest jeden świat, w którym faktycznie wszyscy się znają, wszyscy w nim żyją.
I bardziej to potem widać, że jakby piraci ten ich świat niszczą w jakiś sposób, a nie że to są osobne poziomy, które mają tworzyć fabułę. Ma to więcej sensu, faktycznie. No okej. Uczą pływać. Ma to jakiś mały sens, bo w oryginalnej grze no uczą cię pływać po prostu już na głębokiej wodzie, w poziomie. Wiem. No i to jest właśnie to, że oni teraz pokazują ci ten ruch taki, że możesz być wycentrowany w swoim przeciwniku i strzelać. Problem polega na tym, że on się nie centruje dobrze. Teraz jest good, teraz jest good. O, teraz jest good, o. Okej, teraz jest flawless, przedtem na to przechodziłem, to nie było flawless. Nie wiem, trudno, okej, działa. Marfi ma lepszy model tutaj. No to jest Select, czyli twój quest obecny, kinda. Nie wiem, nieważne. No. Troszkę to jest takie scuffed, ale niech będzie. Rayman, it's awful! Nie mogę z tego. Nie wiem, jaki to ma sens. Chyba to znaczy, że na razie tam nie powinniśmy iść, ale możemy, kinda. Więc przejdźmy przez most, tam gdzie nam każą. To jest ten ich taki codzienny świat, w którym żyją obecnie. Nie wiem, to jest śmieszne. Stone Circle. Są tu teraz jakieś wskazówki, gdzie można iść. Magic Well. No dobra, idziemy do Stone Circle. No i mówię, tu chwilę grałem, więc wiem, co się zdarzy. Ale... A jesteś zajebisty, kurwa, znalazłeś... Dobra, okej. No shit! No, czyli łazimy od punktu do punktu i oni nam mówią, gdzie... Czyli teraz powinniśmy wyjść stąd i iść gdzieś tam na lewo i szukać Lee. Ale my się przejdziemy tutaj po tym miejscu, ponieważ tutaj jest mały event. Hey you, come back here. I got something to tell you. Jakby rozumiecie mnie teraz, to ma sens, że hej, patrz, to jest Clark, to jest osoba, którą Rayman zna, tak dalej, fajnie, duży mięśniak, tak dalej. I potem, że go nagle spotyka w uwięzieniu, nie? Ale zarazem chyba większy... Wait a second. Okej, będą momenty czasami, że ta gra będzie spowalniać, nie wiem czemu. Prawdopodobnie przez ilość rzeczy, które tu musi załadować, ale teraz działa dobrze, nie wiem o co chodzi. Czasami tak się dzieje. Dobra, pobiegniemy tam, gdzie mamy pobiec, bo wiem, gdzie mam biec. Po tym nie będę wiedział. Po tym poziomie nie będę wiedział nic absolutnie z tej gry. Więc chyba do tego dążymy, do tego niewiadomego. Ale to są poziomy, które w większości znam. Czy chcę mi zapisać grę? Niech ci będzie dobrze. Nie, ale... Okej, jak się zapisuje w tym emulatorze? Czekajcie. To jest istotne, żebym wiedział, gdzie ja zapisywanie, bo inaczej to by była siara, bym stracił cały progres. Okej, w
tym poziomie ponownie jest to na zmian. Z tego co widzę, absolutnie tych wszystkich tyczek dookoła nie było. Jeżeli coś mi będzie chodzić zgromnie tak, to ja tam między odcinkami pokombinuję, żeby jakoś znerfić te ustawienia. A właśnie, teraz już w końcu strzelam tą pięścią, kiedy mi dali tę moc. Tylko też tak trochę krzywo. Ponieważ jest to system upgrade'ów, gdzie wykupuję sobie różne rzeczy, żeby mi się lepiej strzelało. Także muszę zbierać dużo lumków. Te małe wróżki absolutnie nie wiem co mi odblokowują, ale muszę ich zbierać ile wlezie. Nie wiem, cała ekonomia tej gry jakby jest dziwna. Na szczęście plus jest taki, że znam te poziomy na wylot wszystkie so far. Absolutnie chciałem tutaj spaść. To nie jest wielki problem. Także nie wiem, postaram się przez to co znamy przelecieć w miarę szybko, bo nie ma sensu się cofać na prawo i lewo. Ale też kinda mam... Nie wiem jak... To jest ten problem, że ja nie wiem jak ta gra jest tak naprawdę duża. Wiem, że jest większa, ale nie wiem jak bardzo większa jest. Wiem, że jest inna. Więc... ja bym chciał... zrobić ją na 100%, ale nic nie obiecuję. Zobaczymy jak wyjdzie, bo absolutnie nie mam pojęcia jak to wyjdzie. Kolejna wróżka, a zaraz dwie, ale to nie powinna być trzecia, bo miałem już przed tym jeszcze jedną. Dobra, dobra, lecę, lecę. Jit. Ten poziom praktycznie się nie zmienił, poza tym, że są jakieś wizualne upgrade'y, nie? I w większości chyba tak będzie. Ale będą też nowe poziomy. To wiem, o! Tu będziemy musieli wrócić później, bo jestem ten... toaletowy lum do łapania się. Także nie zbieram tutaj wszystkiego na razie, bo i tak... nie będzie sensu. Powinienem się tutaj wrócić. Wiem, że są jeszcze tam lumki na dole, żeby tam zlecić na sam dół i je pozbierać, ale to kiedy indziej. I tak tutaj wrócimy, na razie nie mam jak zabrać wszystkich, więc... zostawię. Nie. Po prostu będę pisała w ten sposób, okej. Tutaj chyba nigdy pirata nie było. Na pewno były te... czarne puszki, ale pirata nigdy nie było. Trafiłem z kubańca mid-air. Jakie pro-placy tu się dzieją, co jest grane? Dobra. Whoops. One mnie kiedyś przerażały, one kiedyś były dla mnie tak przerażające. Ja w ogóle przepraszam, jak ja będę absolutnie tutaj albo zdechnę w tych odcinkach, albo... albo nie będę, wiecie, jakiś bardzo interaktywny. Ja się naprawdę staram, ale ostatnie dni są ciężkie. Jest ciężko, ale muszę się wziąć potem do roboty. I tam jest kolejna klatka, do której można się potem dostać, więc ten poziom trzeba będzie cały objechać jeszcze raz, bo tu jest tona rzeczy pominięte, więc po prostu praktycznie raczujemy do wyjścia i tyle. Let's go to the next one. Oj. No i się skończyło raszowanie. Spokojnie. Czy mogę już tam po prostu dolecieć, czy nie do końca? Chciałbym jeszcze... Halo. Moje. Nic więcej tutaj nie ma chyba. Wyglądam tylko te promienie, te po prostu PNG promieni z gdzieś tam, po prostu z pewnego punktu i... Nie. Tak sobie zapiszę grę, let's go.
On chyba teraz ma inne kolory, jest zielony na zasadzie tego, że co, że on strzela? Że każdy z pilotów ma różny kolor w zależności od tego, co robi. Tego nie pamiętam, to chyba kiedyś było inne. Ja tego nie mogę teraz zniszczyć, prawda? To jest coś na kiedy indziej. Nie mogę teraz nic z tym zrobić. Musiałbym tutaj bombę przynieść i prawdopodobnie to zniszczyć, ale nie mam jak? Czy mam jak? Nie mam jak. I to jest właśnie to, że to jest ta sama gra, którą znam, ale jest więcej rzeczy, które będę musiał odkryć i pomyśleć nad nimi, bo są nowe zagadki. Dokładnie na to liczyłem. Dziękuję za otwarcie mi przejścia. Żegnam. Nie mam pojęcia, którego momentu chcę dotrzeć tutaj w tym filmie i po ile robić odcinki, ale chyba raczej takie dłuższe, ale luźniejsze. Zastanawiam się też, czy w ogóle tak, nie wiem, to jest pierwszy odcinek, więc... O, tu jest kolejna zmiana, że tutaj po prostu się rozwalało drzwi pięścią, a teraz jest przełącznik. Gra razem całościowo ma więcej sensu, no bo wszystko jest tutaj na przełącznik. Żeby otworzyć te drzwi, też musisz użyć przełącznika, ale to już wiesz, bo otworzyłeś te drzwi przełącznikiem. Małe rzeczy, małe pierdoły, nie wiem. Kinda absolutnie niepotrzebne, ale lubię. Tutaj cały ten teren jest zupełnie inny. Chyba. Tych kolumn nie pamiętam, to było o wiele bardziej pusto. I tutaj te drzwi się chyba rozwalało tą beczką, pamiętam, że to ogarniałem na odcinku kiedyś. Wow. Stało mi się. Więc po pierwsze, jedna beczka tutaj, w tę lurę, a druga tam. Wszystkich sekretów nie odkryję, będę musiał tutaj wracać 100 razy, ale możemy chociaż część. Dawaj mi tą wróżkę. Giby. Tyle, tak? Sama klatka była. Tutaj też kładzik z książkami. No ma to więcej detali, po prostu. Cool shit. Nie wiem, po prostu ja się tak najarałem na tego Raymana, bo Zero mi tylko wysłał zdjęcie, że przywozi PS2. I że... Oh shit. Zero mi tylko wysłał zdjęcie, że przywozi PS2 i że mi ją życza. Żebym zamawiał Raymana. Dzień po tym praktycznie, albo nawet tego samego dnia pokazali pierwszy gameplay z nowego Kangur Kakao i jestem tego Kangur Kakao tak najarany. Ja po prostu... To? I Kangurek Kao 2 to były moje gry dzieciństwa, dosłownie. Trójka tak średnio, bo w trójkę mało grałem, ale dwójka? Rayman 2, Kangurek Kao 3, 2 i Rayman 3, te trzy gry. Całe moje dzieciństwo. Dziękuję, no po prostu... Zbieraj tego lumka, bo potem można będzie zapomnieć. Widać, że te lens flary się rozjeżdżają, bo są obliczane na inną szerokość ekranu. No, nieważne. Myślę, że ukończymy ten poziom, pokonamy tą maszynę i uwolnimy Lee i nie wiem, co tam jest dalej. I na tym przystaniemy. Bo chciałbym odhaczyć część gry, którą wszyscy już znamy praktycznie, chyba. Bo zakładam, że osoby głównie, które to oglądają, to znają też Raymana 2. No są takie miejsca, gdzie spowalnia czasami ta gra, ale nie ma ich dużo. To jest kwestia emulatora. To miejsce jest całkowicie inne, to też jeszcze widziałem. To miejsce jest ca... Nie pamiętam tego. Jeżeli to było w normalnym Raymanie 2, to weźcie mnie, nie wiem, jebnijcie, ale... Nie widziałem tego. To
wszystkie lumki pochowane wszędzie. Jesus. Dobra, to może zeskoczmy po prostu tutaj do tej Lee. Może nie z tej strony. Dobrze, uwolnię cię, tak zniszczę maszynę, tak tego, tak, dobra, wiem, dobra. Chłopiec na posyłki, let's go. To wygląda absolutnie inaczej niż w wersji na PC-ta. To jest... Nie wiem, no ja przeżywam tę grę na nowo, to jest tak zajebiste, nie wiem. To jest dokładnie to samo, tylko ma lepszy klimat. Nie wiem, jakby zrobili remaster tej gry, to bym się zesrał. Bym się actually zesrał, tak jak niektórzy się po prostu, tak jak niektórzy się zesrali na remaster Crash'a 1-3. No nie wiem, no to co się przydarzyło Crash'owi, to jest... nie tak. To jest praktycznie sen wszystkich fanów Raymana, tylko... Wiecie, remaster tam jedynki, dwójki, trójki i nowa gra. Ale to się nie zdarzy. Okej. Wiem, że ja z tą beczką mogę chodzić też powoli i ta animacja tylko jest spowolniona. Dobra. Ostatnie jedno miejsce do zniszczenia i lecimy. Are you okay? Oh, Rayman, at last. I was afraid the Lobox had failed. He gave me the silver lung, but we got separated. I need to find him and get rid of the pirates. But to do that, I'll need all of my powers. I'm too weak to give you back all your powers. They broke the primordial energy core into 1,000 lungs. And combining the energy has become very difficult. But there may be another solution. I widzicie, to właśnie tak lorowo w grze ma więcej sensu, że on faktycznie tą moc zbiera, a nie ma cały czas tej samej, tylko nagle, nie wiem, bije tak samo, bije tym samym co od początku, tylko mocniej. On mocy nie miał od początku w ogóle wcale. Tutaj to ma to więcej sensu. Lepa na ryj i wstaje, dziadno. Dawaj. A teraz zostanę moc turlania się po tych... turlania się, wieszania się na tych fioletowych lumach. Dziena. Super miodzio. I teraz, wracając, muszę wyzbierać wszystkie te lumki stąd, bo tutaj one są wszędzie porozwalane. One są dosłownie... Zrobili cały ten poziom tutaj tylko po to, żeby one faktycznie były porozwalane. Wszędzie. No mały nightmare. Generalnie tak...
chcąc, nie chcąc wydłużyli grę. No pewnie chcąc. Wydłużyli grę 40 razy. Kinda niepotrzebnie. Gdzie jest jakaś klatka? Bo słyszę typa, ale nie widzę. Po drugiej stronie będzie, nie? Ojej, ojej, ojej. A nie, tu jest. Okej. To się cieszę, że spadłem w takim wypadku i że ten upadek nie był na marne. Dobra. Wihi! Uwielbiam. Tutaj też jest, nie wiem, kolejna rzecz. Chyba albo to jest zdobnie, albo tutaj trzeba coś zrobić, żeby się tutaj dostać. Nie wiem. I to jest moment, do którego grałem. Do którego obczajałem, jakie różnice ma ta gra. To jest ten dokładny moment. Spadłem tutaj i koniec. Więcej nie grałem. Tu jest moje nowe terytorium. Czy ktoś zapytać grę? I nie. Więc zarazem sądzę, że to chyba będzie dobry moment na to, żeby tutaj urwać ten film i spotkać się w następnym odcinku, jak już będzie można pójść w nowy teren dla mnie osobiście, taki absolutnie, praktycznie absolutnie nowy. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie, czy wam się będzie podobała ta seria, czy nie. Pewnie ją zrobię i tak do końca, no bo ja i tak w to będę grał, i tak to będę przechodził, czekałem na to lata praktycznie, tylko po to, żeby zdobyć tą PS2 i to tak nagrać, a i tak poszedł emulator. No smutno, no ale niestety. Zobaczymy, czy w końcu ta wersja będzie definitywną dla mnie osobiście, czy nie. Trzymajcie się, see ya next time. Na razie.